Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Geek Nerd News. Dzisiaj pokażę Wam książeczkę LEGO City z wydawnictwa Amit, której tytuł brzmi Sekrety Dżungli. Ja ostatnio zaopatrzyłem się w starter właśnie z tej serii LEGO City Dżungla, gdzie mamy trzy minifigurki, krokodyla, taką motorówkę bagienną i mini konstrukcję z wężem i żabką. Bardzo fajna sprawa, zapłaciłem za to 35 zł, a jeśli chodzi o zawartość samego pudła, mega opłacalne. No i niestety przez zakup tego zestawu zdublowały mi się właśnie te dwie figurki, które tutaj widzicie. Książeczka jest twarda okładkowa, wygląda w ten sposób i ma oczywiście tutaj taki mały zestawik. No zestawik, to jest bardziej taka paczka z minifigurkami, aniżeli zestawik, bo te klocki są dla mnie kompletnie dodawane tak od czapy w tych książeczkach. Fajna sprawa, jeśli chodzi o dołączenie właśnie tego zestawu klocków, bo jest on fajnie wyciągany, nie trzeba w żaden sposób wprowadzać tutaj uszkodzeń pokładki. Sama książeczka jest opowiadaniem, które jest wyposażone w bardzo wiele ciekawych ilustracji. Ten zdecydowany plus dla mnie, z racji tego, że zaczynam myśleć o potomstwie, także już zbieram na poczet przyszłej edukacji dziecka. Tutaj te obrazki też nawiązują do zestawów z LEGO City Dżungla. No i to jest zestaw, który chyba będę chciał nabyć właśnie z tym rozwalonym samolotem. Strasznie mi się to podoba. Ilustracje są fajne, są barwne, nie są komputerowe, więc tutaj rzeczywiście ktoś fajnie się postarał. I LEGO rzeczywiście dba o takie detale. O, tutaj mamy tego Jaguara, tudzież Lamparta, który też z kolei pojawia się w tym zestawie, no właśnie największym, tak, bo Puma jest z tym takim jeździkiem, wiecie, w stylu ratraków, a tutaj mamy sobie tego Lamparta. No ale myślę, że i tak, najwięcej atrakcji zawsze w tych książeczkach dostarczają właśnie te zestawiki klocków i prezentują się figurki następująco. Nie wiem, czy te torsiki podepnę do odpowiedniej figurki. Jeśli zrobię to na odwrót, to przynajmniej sobie je trochę urozmaicę. Tutaj mamy naszą panią adwenczerkę. Zaraz sobie złożymy pana adwenczera w wesołej czapeczce z akcesoriami. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko się prezentuje. A nie, ta figurka jest na pewno inna niż w starterze, bo w starterze ma taką bliznę na twarzy. Dobra, w takim razie damy mu maczetę. Dobra, i mamy tutaj naszego wesołego pana Adventurera. Tak wygląda jego nadruk. Nóżki nie są zadrukowane, natomiast tors posiada bardzo dużo wyposażenia. Jakieś paski, tutaj manierka, krótkofalówka. Tutaj też od tej krótkofalówki słuchawka, kolejne pasy, taka bardzo fajna zawadziacka minka z kilkudniowym zarostem, na plus czapeczka w takim kolorze idealnym do maskowania się w dżungli. No i właśnie pojawiająca się w tych zestawach maczeta, która wcześniej w LEGO się nie pojawiała. I bardzo fajnie, no, wygląda to naprawdę kozacko. Tutaj mamy naszą panią z kolei i pani prezentuje się w ten sposób. Fajna fryzurka, kok. Niestety wygląda to trochę dziwnie, bo tutaj tak ścinaje się grzywka i ta główka trochę traci kształt według mnie. Oczywiście nadruk też bardzo fajny, tutaj mamy jakieś liny, kolejne paski. Tutaj też pełno takich kieszonek i zakładam, że to jest właśnie chyba torsik do tego gościa. Bardziej by pod niego pasował. Na wyposażenie ma lornetkę i jeszcze dostajemy takiego zielonego grzechotnika, którego wepnę jej tutaj w rękę i na przykład może iść z nim na Sylwestra, bo na Sylwestra można zakładać boa, prawda? No. I oprócz tych dwóch ludzików otrzymujemy trzy klocki. Maciek składał z nich chyba geparda, jak dobrze pamiętam. No, ja cały czas twierdzę, że to są po prostu totalnie domowe trzy klocki. Mamy takie dwa plate 2x4 i jednego bika 2x4. Klocek jest w kolorze ciemnozielonym, a te plate są żółte i szare, więc jeśli potrzebowaliście takich klocków do budowania czegoś, no to mogą Wam się przydać. Jeśli nie, to książeczka zdecydowanie dostarczy Wam dwie bardzo, bardzo ładne figurki i jednego dzikiego zielonego wąsa. No, na dzisiaj to tyle. Książeczkę polecam, bo fajny dostawca
minifigurek. Fajnie zresztą książeczka jest wydana, także jeśli sami tego nie czytacie, a macie w rodzinie jakieś małe dzieciaki, które się tym interesują, a dla siebie możecie zatrzymać klocki, to zdecydowanie będzie to dobry wybór. Na dzisiaj tyle, dzięki, cześć.